naszej duszy. Być może ktoś właśnie z Was ma 100 zł w kieszeni i jest z tą stówą zniewoloną. Boję się, żeby koledzy nie zauważyli, co sobie kupić, nie mogę się modlić, bo mam stówę. Co z tą stówą zrobić, jak mógł nauczyć, ale fajna stówa. Kocham Cię, stówo. A ktoś z Was ma jakąś dużą kasę, jakąś większą kasę, nie myślę, że nie bez przerwy. Więc przede wszystkim na pewno nie chodzi o to, że tacy bogacze, zniewoleni wewnętrznie, nawet drobiazgiem, nie mają miejsca dla Boga w sercu. Chociaż od razu bądźmy uczciwi. Bardziej się zniewoli milion złote, czy szybciej się zniewoli, niż 100 złotych. Mnożenie majątku stwarza niebezpieczeństwo, że będziesz bardziej zniewolony, chociaż nie musisz być zniewolony. Są ludzie, co sobie radzą z naszym majątkiem i są wolni wewnętrznie. Jak jest to mówienie? Człowiek, który ma wnętrze zalane pożądliwością pieniądza i zniewoleniem pieniądzem, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. A nie ile on ma na koncie. No dobrze, a powiedział ksiądz, że jeżeli ktoś ma więcej, to jest mu trudniej. Tak, szanse zniewolenia są większe, gdyby ktoś ma więcej pieniędzy. Ja myślę, że gdybyście wy usłyszeli, że jest jakiś krach na giełdzie, może niektórzy z Was mają kupione akcje, ale wielu z Was by powiedział, krach na giełdzie, co tam krach na giełdzie, właśnie jak to będzie pogoda. Ale co by się działo w domach bogatszych, co by się działo w domach eleganckich, super tam willach, no to by się działo na tejskie sceny. Wiecie, jak jest krach na giełdzie, to popełniają samobójstwa nie studenci, tylko często biznesmeni skakują przez okno. Więc tam jest większe zagrożenie, ale to nie ma przełożenia 100%. Jak bogaty, to na pewno jest niewolony wewnętrznie. Nie na pewno, ale może w związku z tym lepiej mieć mniej, to jest bezpieczniej. No to zależy kto ma mieć lepiej mniej. No bezpiecznie, Chrystus przestrzegał przed tym. Ksiądz powiedział, że się boi wygrać milion. Ja się boję. Ja bym raczej tego w pozór. Nie, no Pismo Święte przestrzega, bo pieniądze bardzo mają dużo w sobie leku, plasteliny i się kleją. To nie tyle do rąk, do serca się kleją. To ile tego ciężaru finansowego z siebie zrzucić, żeby było bezpieczne? Tyle, że jeśli coś, żeby być wolnym. Proszę Państwa, przed nami zadanie, wszyscy mamy jedno zadanie, umrzeć. Wprawdzie nie wiadomo, jak ta śmierć będzie wyglądała, może będzie tak zaskakująca jak raz 10 kwietnia, ale wszystko będziemy musieli zostawić. Wszystko. Na tamten świat nie zabierzemy nic. Narodziliśmy się nadzy i umieramy nadzy, mówi Pismo Święte. I tyle mniej, żebyś mógł wszystko zostawić i żebyś pragnął nieba, pragnął nieba. Wielu ludzi, gdyby mogło, to by do nieba zaciągało te swoje sejfy, poślubności. Ale niestety nie da się. Więc my mamy być tak wolni, że jak Pan Bóg powie, zostawiasz dzisiaj wszystko, ja Cię powołuję, to powiem, nareszcie Panie Boże, oczywiście zostawiam wszystko. Wiecie dobrze, że gdyby Pan Bóg nie odbierał ludziom sił, to ludzie mieliby po sobie 10 lat nie pracowali, nad godziny wybrali, półtora etatu wybrali, fakultety kończyli. Dlatego Pan Bóg wie, co robi. Odbiera ludziom siły, przykurza wzrok, odbiera siły w rękach, żeby przestali pracować i zajmować tym dobrobytem, ale niektórzy jeden mają temat, czy muletę, bo to są muletę, nie obniżą. I to może mieć formę zniewolenia. Chociaż często te pretensje społeczne ludzie są słuszne. Jak się zna takich ludzi, którzy jakby przyszedł, ktoś i powiedział, zostaw wszystko, żeby zostawili? No tak, ja znam ludzi, którzy umierali z wielką pogodą serca, z jakąś wielką nawet radością szli na spotkanie Pana Boga. Którzy zostawiali. Dobrze, że spotkanie z Panem Bogiem to jest co innego, bo ja rozumiem, że spotkanie z Panem Bogiem oznacza śmierć. A ja pytam o to, spotkanie bogatego młodzieńca z Jezusem, który przyszedł i mówi, no co mam czynić, tak? Wspomnę ci Aleksandra. Sprzedaj wszystko. Wspomnę ci Aleksandra Fenerowicza, który jest mi bliski. On przed wojną urodził się w domu ziemiańskim. Miał majątek, miał pracowników, miał guwernantki, nianie. Był tak bogaty, że przed wojną, kiedy chorował, jeździł do Jugosławii na wczasy, no to dla przeciętnego człowieka było to absolutnie poza zasięgiem. W czasie wojny stracili wszystko. Cała rodzina Fedorowiczów straciła wszystko. I on mówił wprost, dobrze, że się tak stało, bo byliśmy jakoś za bogaci. Wybudował kościół w Izabelinie i sam na siebie zbudował pokój 2 metry na 1,5. Nazywali ten pokój gołębnikiem nad zakryską przy kościele, bo chciał mieć sąsiada Pana Jezusa. Przecież tam się nieraz w kłopotach go zastuka do sąsiada, kaloryfer, więc on do Pana Jezusa stukał. I on na przykład mówił, że to dobrze, że straciliśmy ten majątek. Żył w nieprawdopodobieństwie. Jak zobaczyłem zdjęcia pani Fenerowiczowej, jego matki, która przed wojną chodziła na pewno w pięknych sukniach, z kokiem, powtarzam, miała służącą, to była jak, z całym szacunkiem, jak najuboższa emerytka, która chodzi z koszyczkiem do sklepu po kefir i po bułki. Tak. I oni oddali wszystko za ten w ogóle nie ten skin. Zresztą paru księży znam takich, którzy przed wojną pochodzili
z księży zabrał kleryków i powiedział: pokażę wam mój majątek, gdzie moi rodzice mieszkali przy moim, gdzie się wychowywali. I szedł z klerykami do tego majątku, a jakiś chłop wybiegł starszy, jakiś rolnik, który go jeszcze pamiętał. I tnach na dwa kolana, w rękę go zaczął całować i mówił: paniczu. Kleryce mówią: Boże, on się zmieszał, ale dla niego to był panicz jeszcze. I co zauważyłem? Jest całą odpowiedzialnością, że są to księża, którzy bardzo pięknie żyją w nowym wieku, tam w pustyni, to może zabrać słowo skromności. Ksiądz Chowańczak w świętej pamięci, może wam to nazwisko jest znane, jego rodzina miała tereny stadionu dziesięciolecia. Jego ojciec miał sklep z futrami naprzeciwko seminarium i był jednym z pięciu warszawiaków, który miał futro z białych norek, jakieś w ogóle osiągnięcie niesamowite. To kiedy ksiądz Jerzy przyszedł do seminarium, by być ojcem duchownym, to na strychu szukali mu jakichś krzeseł, bo za bardzo swoich nie miał. Więc ludzie, którzy przeszli przez bogactwo, często potrafią się tego wyrzec, są uspokojeni. Wielu ludzi największą chciwością nieraz odznaczają się ci, którzy wyszli z jakiejś biedy i koniecznie chcą się dorobić i koniecznie tego wszystkiego zasmakować. Więc znam ludzi, którzy oddali wszystko i nie żałowali, a nawet jakoś mówili o uldze wewnętrznej. Ksiądz Federowicz mówił, jakoś tak sugerował, ale teraz nie cytuję go dosłownie, że głupio się czuł właśnie, on jeździ bryczką, on jeździ do Jugosławii, a znaczy tam jego służba nie biedowała, no, ale nie miała tego standardu życia. On się czuł głupio. Ksiądz Aleksander był taką osobą, która zmarła w polskiego w dniu świętości, tak jak ksiądz mówi, w bardzo dużym ubóstwie. A wcześniej ksiądz mówił o tym, że właściwie każdemu z nas się należą na jakieś tam czasy, mieszkanie, samochód i tak dalej. No i mamy podcast. Mamy człowieka, który umiera w dniu świętości, ale on z tego wszystkiego rezygnuje. A tutaj mamy... Dlatego, że nam się coś należy. Proszę Państwa, Pan Bóg niektórych ludzi powołuje do ubóstwa, a niektórych nie. Ubodzy ludzie w kościele są jak nerki. O co chodzi? My wszyscy mamy do czynienia z pieniędzmi. I każdemu z nas, i wam, i mi, grozi, że się tymi pieniędzmi zatrujemy. Tak jak krew przechodzi przez organizm człowieka, pobiera jakieś tam toksyny czy coś i musi być oczyszczona przez nerki. Ja mam takie porównanie. Mam na myśli oczywiście przede wszystkim zakonników, którzy ślubują bóstwo. Oni są jak nerki, które powinny nas oczyszczać. Że my gadamy za pieniędzmi, gadamy o pieniądzach, powinniśmy się spotkać z zakonnikiem, z zakonnicami, z ruchem, z rodziną zakonną i się trochę klepnąć w głowę, że ja przesadzam z tymi pieniędzmi. I kiedyś jeden pan opowiadał, jak był na pielgrzymce do Rzymu, do Włoch i święta Klara, zakonnica sprzed kilkuset lat, nawracała, bo przewodnik prowadził grupę, prowadził do sali, gdzie była podłoga kamienna i mówi, tu spała święta Klara ze swoimi siostrami. I pielgrzymka poszła, a on został, mówi, kurczę, gdzie spała? Wiznęli to łóżko z tego muzeum. I pyta tego przewodnika, ale gdzie ona spała? Na czym? Ona mówi, na tych kamieniach spała. I mówi, to mnie uderzyło, te kamienie takie chropowate, prawda, zimne, wielkie. Stałem naprzeciwko, ja, który ciągle forsa, kasa, południa z żoną o kasę, z dziećmi o kasę, z wnukami o kasę. Powiedziałem, bracie, czy ty czegoś nie przegrywasz z waszym życiem? Ta zakonnica sprzed 700-800 lat mnie nawracała pasażerów. I taka jest rola, że niektórych ksiądz Aleksander Federowicz doszedł do wniosku, czytał to powołanie, że on wchodzi w skrajne bóstwo, że będzie właśnie oczyszczał ludzi i dodawał im tego odwagi, że można żyć tak i być człowiekiem szczęśliwym. Jeszcze to wspomnę księdza Bozowskiego. Ksiądz Bozowski był tak bogaty przed wojną, że jak poszedł do seminarium, to jak był dzień wolny w seminarium, to z klerykami brali bryczkę służącego, kieliszki i żarcie, jechali do Wilanowa, kleryce, bryczką jak w czasie wojny stracił wszystko. Wszystko. To, ale był to człowiek tak wolny, że jak kiedyś wrócił wizytę do siebie do mieszkania i zastał złodzieja. Otwiera drzwi, a tu złodziej po szufladach renduje. I Bozowski mówi, ojej, złodziej, kurczę, ale nie masz farta. Jak żeś tu wszedł? On mówi, porybnie. Ale żeś się namachał, czekaj, siadaj, zrobię ci herbatę. Może ci takie spodnie tam, bo głupio, żeś porybnie szedł na pierwsze piętro. Złodziejem od razu zaprzyjaźnił, ale mówi, no nie masz farta, no każda inna jesteś trafił umienić. No to byli tacy ludzie, którzy są uczpańcy powładzić i oni wyzwalali. Ktoś, kto się spotkał z Bozowskim, się uspokajał, że można nie mieć jakimś przeszczęśliwym człowiekiem. Tak ich tam bardzo potrzeba. U nas tam telewizja ciągle była jedną głowę, masz na konto w jednym banku, jesteś szczęśliwy. Jest jeden ten rola, jesteś szczęśliwy. My widzimy, że szczęśliwi są ci, co coś mają, a Kościół ma pokazać ludzi, energię ma w swoim organizmie, którzy mają nam pokazać, że można nie mieć nic.
Ja pamiętam kiedyś wystawiłem na pokuszenie za komuny na kredytowej był pewien. Zszedłem siostrą zakonną, bezkabinową, więc tak normalnie ubrano. Stanęliśmy przed, przed wystawą, ja mówię, siostry, jakie zegarki, jaki bajer, ten z brylancikami dla kobiety elegancko. I ona z taką całą prostotą spojrzami po czym już wiedzę, ale mnie to w ogóle nie ruszy. To zapewne były rzeczy, które tam ruszały, prawda? Ale to mi było ogóle nie ruszy. Powiedziałem to z autentyczną szczerością. Mówi ksiądz, że zakony to są nerki. Powinny być, ale jak no jest... właśnie, zna ksiądz ten tak, że rzeczy nie wypawiasz. Tak, tak, jest tam. Ona nie wie czego, to jest zakon żeński, co się stało z ślubem posłuszeństwa jezuitów i gdzie jest ubóstwo franciszkanów. No tak, ja to z panem Mikołajem przyznam się, żeśmy konsultowali to i doszliśmy do tematu zakonów. Są naprawdę... Trudno jest powiedzieć, że zakony są takie, a takie, bo na świecie jest mnóstwo zakonów, dziesiątki tysięcy zakonników. Na pewno zdarzają się wypaczenia. W nasz księży decyzjalny też się zdarzają wypaczenia. Są wypaczenia. Trudno wypaczenia w każdym klasztorze, bo każdy klasztor franciszkański, o ile się orientuje, nie dość, że w ogóle jest klasztorem, budynkiem, który pewnie musi płacić podatki, to jeszcze ma samochód i wiele innych rzeczy. Wiecie, kiedy się kupie woda? Kiedy w klasztorze jest 30-50 zakonników, współczułbym ten, który miałby zrobić zakupy i nie wziął się do samochodu. Bądź jacyś rozsądni, to zależy jak jest ten samochód, do czego służy, ale święty Franciszek to miał jakieś, czymś tam, mieli kubki, mieli talerze, no przepraszam, nie jedli z ziemi. No to wtedy to był standard, że ktoś ma kubek i talerz, no. Dzisiaj taki samochód też jest standardem już przy jakiejkolwiek zbiorowości. Powtarzam, nie wyobrażam sobie, że 60 zakonników idzie po zakupy, bo nie mają samochodu i każdy musi sobie się wdzielić. Ale ja pamiętam taką opowiastkę o tym, jak to święty Franciszek kazał sprzedać jedyną księgę, którą nie wiem, tam był pewnie jakiś wyjątek z Pisma Świętego. No załóżmy, że to była Biblia, tak? Oczywiście księga wtedy była bardzo droga, ale no to byli zakonnicy, tak? Więc to ludzie, którzy się mogą, oni coś mieli bardzo drogiego, ale właściwego do wykonywania tego, do czego są powołani, czy do czego chcieli dążyć. Więc jakoś nie chcę tego problemu rozwlekać. Powtarzam, na pewno są zakony i są księża decyzjami, którzy przegięli z pieniędzmi, przestraszyli się, chcą się dowartościować. No ale będę się bronił tymi siostrami Matki Teresy z Kalkuty, które one chyba samochodów nawet nie mają, tylko nie różnie jest, bo czym sobie na przystankach widać, jeżdżą autobusami. Więc trudno jest generalnie coś powiedzieć. No. Natomiast to, że mają dom, no gdzieś no, w namiotach mieliby mieszkać, no, to po tej zimie kiepsko by wyglądało. Ja się wybieram, proszę księdza, że jednak Franciszek inaczej. Franciszek był szczególnym charyzmatykiem. To się dzieje zawsze. Proszę Państwa, to jest coś takiego, jak ja bym powiedział do małżeństwa. Dlaczego 40 lat po ślubie nie jesteście tak sobie czuli, jak byliście w noc po ślubie? Każde małżeństwo osiada. Każda fascynacja nowością osiada. Franciszek był charyzmatykiem nieprawdopodobnym. On był mistykiem. To był początek zakonu. Może nawet specjalnie robił takie fajerwerki. Oczywiście nie posądzam go o teatralność, żeby ten jego myśl się rozeszła, że jest taki Boże szaleniec. No. Prawda? Natomiast to, że po wiekach oni nie są tacy dosłownie jak święty Franciszek, dosłownie nie są, to proszę wierzyć, ja się temu nie dziwię. No. Ja się temu nie dziwię. Ale chcę powiedzieć, że żeby odwrócić, bo tak żeśmy tych zakonników ustawili na ławie oskarżonych troszeczkę. Ja dzisiaj rozmawiałem z siostrą zakonną, najbardziej przeciętną w Polsce siostrą zakonną. I ona powiedziała, księdza, wieksiądz, co jeszcze jest w ubóstwie i w życiu zakonu trudne, że ja mam buty, ja mam rajstopy, ja mam zegarek, to ja wszystko muszę prosić. Kochani, zakonnik może wziąć samochód, ale muszę poprosić. Wiecie, co jest radochą? Że ja mam te kluczyki w kieszeni. Chcę pojadę, ale sobie nie pojadę, właśnie mi się zepsuje, pan poprawię takie numery. Ale że to jest moje, mój zegareczek, będę chciał, to zdejmę. A o wszystko oni muszą prosić. O pastę do zębów poproszę 5 zł na pastę do zębów. Oczywiście w różnych zgromadzeniach jest różnie, bo tam jest taka limit pieniędzy, który siostra zakonna posiada. Tam dostanie 100 od mamy, to przełożona mu zostaw sobie to 100 zł. Ale przeważnie muszą o wszystko prosić. I proszę mi wierzyć, że nieraz ktoś mi mówi, a to już nie, taka była zdenerwowana, nie chciałam prosić, to już wolałam nie mieć tego długopisu, nie mieć tych klamastów, ale jakby to proszenie jest pokazujące w zgromadzeniu. To są ludzie, którzy decydują się. Nie, decydują się. I teraz pytanie, dlaczego się decydują? To są, odczytują takie swoje powołanie, że mówi do tego powołu. No dobrze, ale każdy z nas decyduje się na to, żeby przez całe życie prosić o pastę do zębów. No to jest ich droga. No. Pytam, czy to jest
droga do tego, żeby wejść do nieba? Czy to jest po prostu jakaś szczególna droga przypustka, tak? Wyrzekam się pieniędzy, bo coś za to mogę zyskać. Tak, polecam Jezusa. Jezus powiedział, zostaw wszystko, co masz, sprzedaj wszystko, co masz. Do niektórych, a niektórzy chcieli pójść za Jezusem, Jezus powiedział, nie, ty nie pójdziesz. Nikodemowi, który był zamożnym człowiekiem, Jezus nie powiedział, sprzedaj wszystko, co masz. Jezus niektóry mówi, być może na sali jest dziewczyna, który Pan powie, ty będziesz zakonnicą, ty... Nie uchyla się, proszę. I ty. A ty będziesz miał własną willę, a ty będziesz latał w własną awionetkę. Pan Bóg mówi, w organizmie są oczy, są nerki, są jelita, są ręce i wszystko służy innemu. Kościół jest organizmem i Kościół potrzebuje bogaczy. Naprawdę nie wiem, proboszcz się ucieszy, ale mi się bogacz sprowadzi, a jaki kościelny facet? Nawet dla proboszcza. Natomiast kościołowi są potrzebne siostry zakonnej bracia, którzy nas będą uspokajać i oczyszczyć. Proszę księdza, ja myślę, że jakby Jezus tutaj postawił pytanie, idź i sprzedaj wszystko, to myślę, że większość z nas nie chciałaby się znaleźć na linii palca wskazującego. Do kogo jest to skierowane? Więc mówi, do których? Ale Ewangelia jest skierowana do nas wszystkich, więc teoretycznie czytamy i bierzemy to do siebie. Ale trzymajmy się zdrowego rozsądku. Przecież Jezus nie może przyjść do rodziny, która ma dzieci i powiedzieć wszystko, co masz. Z dzieciak będzie krzyczał, mamusiu, ale nocnika mi nie sprzedaje. Wszystko, do buteleczka, do przyrządzania pokarmu, do pieluszki i dzieciaka praw na glebę. To co mam sprzedać? Jeśli jesteś powołany do zakonu, to ma sprzedać wszystko. Brak z torbą, ze szczotką do zębów w klasztorze, można znać magnetową, z kim przynieść coś, a to też różnie bywa w różnych komisjach, są rygorystyczne. Natomiast do was powołane to małżeństwa, pan nie powie, masz być lekarzem, no to sprzedaj długopis i jutro nam wykłada w Akademii Medycznej, w Akademii Medycznej nie rób to tak. Nie, masz być lekarzem, musisz mieć prasę fachową, musisz pojechać gdzieś, musisz. Także... No dobrze, ale mówił ksiądz przed chwilą jeszcze o tym, że w jakimś małżeństwie pojawił się samochód, tak? I odczuwali na zmianę w nocy, żeby tego samochodu nie ukradł. Teraz pytanie jest takie, czy do nich te słowa Ewangelii są skierowane? Idź i sprzedaj swój samochód, który masz? Jeśli małżeństwo miało się rozpaść przez samochód, to idźcie go sprzedać. Za jakąś część samochodu idźcie na Stare Miasto na dobrą walę, na dobrą kolację. Jak rozpoznać przedmioty, które mam sprzedać? Trudno jest powiedzieć, no ale... Nie niszcząc. No na pewno ja bym radził sprzedawać nieużywane rzeczy. No, proszę Państwa, polskie domy są zagrażone. Moja kochana mama była wspominała, wygańczamy takim tekstem. Ja mówię, mama, wyrzuć tą pelerynę. Pojedziemy kiedyś na grzyby, to się przyda. Mama, wyrzuć tą starą parasol. Pojedziemy kiedyś na grzyby, to się przyda. No to czas mojej rodziny funkcjonujecie na grzyby. A wielu bratach po to czekam, na grzyby. Polskie domy są zagracone i mamy mnóstwo rzeczy niepotrzebnych, których ktoś inny albo by się ucieszył, albo by przynajmniej fajne ognisko po tym kubie. No oczywiście sprzedać rzeczy, które cię psują, oddać rzeczy, które cię psują, które cię niszczą, albo zniszczyć rzeczy, które cię niszczą. Natomiast tak ja prosił o konkret, bo to możemy fantazji i wodze niszczyć bardzo daleko. No, jeśli, nie wiem, jaki jest konkret, bo się zaczynam jak rozpoznać. Jeszcze kogoś wykańcza komputer, to niech się, jeśli już jest na skraju naprawdę jakiegoś opętania demonicznego przez erotyzm, to niech go wywali. Ja wiem, że pracę sobie będzie pisał w kawiarence, czy będzie szybko przyjaciela. Ja znam ludzi. Chłopak mówił do dziewczyny jeszcze wtedy, kiedy nie było tam stałych łącz, zawieraj mi model. I on do nich dzwonił, przyjdź z modelem, bo ja potrzebuję zaściągnąć pewne rzeczy. No to nie wstydzi mnie, mam takie kłopoty z czystością, że jeśli zostawiliśmy sam na sam z modelem, to ja o 5 rano siedzę i walę w rudę lud za trudem. Także wtedy czegoś się trzeba pozbyć. Są przypadki takie, kiedy takie pozbycie to dużo radości człowiekowi, pewnej wolności. Chociaż to jest trudne. Dlaczego w kościele widzimy raczej ludzi ubogich? Proszę spojrzeć na samochody przed kościołem. To prawda, w kościele są raczej ludzie ubodzy. Patrzysz tak ubrania, nawet za gość twarza, kawaleczki, proszę. Ja myślę, że bogaci. No właśnie wierzą, że jak się choruje, to się myśli, czy pojechać do kliniki do Zurichu, czy do Berlina. Jak mnie ktoś napastuje, kłóczy się, to wynajmuje firmę ochroniarską. Natomiast człowiek biedny, jak choruje, to często idzie do kościoła i lekarza przed obrazem Matki Bożej. To jest jego jedyna klinika, jaka go może uratować. Ludzie bogaci rzeczywiście bardziej łatwiej wpadają w zaufanie, że pieniądz uratuje, że układy, stosunki uratują.
natomiast ludzie wierni. Przepraszam, praktyczna rzecz. W niedzielę emerytka, gdzie ma być? Bogaci ludzie, ale ma swoją dacze, bo mają dużo do skopania czy coś. Wybierają się chodzą do kościoła, to jest miejsce i modlitwy, i spotkań, i do kultury taki dla nich jest. Wiecie, coś się dzieje. Wazon ukradł, słyszała pani, wazon ukradł na świętym Antoniemu. To jest wydarzenie na pół paraku. Więc ludzie stać się biedni. Ale myślę, że to chodzi o to, że poza tym jakaś też pycha, poczucie wielkości, no. W kościołach rzadko się spotyka, przychodzą do świętami niektórzy politycy, nie chcą wymieniać nazwisk. Ale rzadko mi się w Warszawie, w parafiach, kiedyś jeszcze miałem bardzo dużo parafiach, miałem takie różne misje wyznaczone przez biskupa, że w tej parafii cała niedziela, w tej parafii cała niedziela, w tej parafii objechałem tę parafię, patrzę mnóstwo, to powiem wam, że na przykład chyba raz widziałem bardzo znanych aktora na mieście. Ja nie wierzę, że aktorzy nie chodzą do kościoła, może gdzieś chodzą, ale on tak... Ja też rozumiem aktora, wszyscy przyjdą, będą się tak modlić. Mi ojca i syna, Mikołaj Fox, Stadia Plus Warszawa. Więc, ale myślę, że to chodzi, że poczucie jakiejś wielkości, jeszcze jakby Benedykt XVI miał zaprosił do swojej kaplicy w niedzielę, bym pojechał, ale ten Pan Jezus z rąk proboszcza, ale nie ten Pan Jezus z rąk Benedykta, do spowiedzi. Ja, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zwyczajny, mam iść do spowiedzi, do wikarnego? Więc spotykam, znam takie panie, które mówią, moim spowiednikiem, proszę księdza, jest ksiądz doktor habilitowany. Teraz mówię, że nie wiem, za moim jest wikary z Picinia. Ale niektórzy mówią, że oni go tu przynieśli. Proszę zwrócić uwagę na mądrość naszej kuli. Oni powiedzieli, niech nam Maryja wyniesie Pana Jezusa ze stajni, bo my w stajni nie będziemy klękać na tym blisku. Tylko poszli i klękając przed Jezusem, uklękli przed Józefem i Maryją. Jeśli chcesz uklęknąć przed Jezusem, nieraz też musiałeś to spowiedzieć do księdza, którego przerastasz intelektualnie. Od dawna mi opowiadał jeden ksiądz profesor, który był na wakacjach i chciał się wyspowiadać. Tylko było konfesjonalne, jest napisane. Chcesz się wyspowiadać, zadzwoń. To ksiądz przyjdzie. No to on zadzwoni. A to ci się otwierają, stoi jego uczeń. Czyli proszę cię, że profesorze, czy profesor jakiś sprawy? No dobra, chodź do konfesjonalu, wyspowiadać mnie. Ja nie wiem, który był bardziej przerażony. Myślę, że dlatego niektórzy bogaci, niektórzy wiedzy tego świata nie chodzą do kościoła, że kościół jest znacznie dla ludzi rzeczywiście prostych. Do Jezusa przychodzili intelektualiści i bogaci, ale więcej miał do czynienia z takim prostym ludem. To, co ksiądz powiedział, bardzo mnie niepokoi. To znaczy tak, jedni chodzą do kościoła, oczywiście z różnych powodów, ale również dlatego, że to jest dla nich jedyne wejście w tygodniu do domu, albo codziennie. A bogacze nie chodzą, bo tam no, właściwie tylko biedaki chodzą. Czyli jedni nie chodzą, drudzy chodzą, ale jedni, którzy są jakoś tam w błędzie. To znaczy, proszę wiedzieć, Kościół zawsze spełnia rolę kulturotwórczą i taką społeczną twórczą. I rzeczywiście ten Kościół jest ośrodkiem życia dla wielu ludzi. Dla wielu ludzi Kościół to jest moja parafia. Jak ja przeżywam, co się dzieje w Kościele, ty patrzysz, który mój dziadek ten Kościół budował, ojciec go remontował, ja na ten Kościół włożę, to jestem blisko. Poza tym w małych środowiskach w Warszawie, to Warszawianie się jakoś tam znają, zawsze przy tych świętych grupki stoją, oczywiście nie chodzi o te grupki w czasie przyświętych, ale on sobie dyskutują, no ale to jest ich rodzina. Natomiast te biedne panie, gdzie one mają, do kina nie powinno dać do niego, co są do Kościoła i to bardzo dobrze. I sobie nawet jeszcze tu siedzą. Pamiętaj, wiecie, jaka jest różnica między Polską a Italią, że w Polsce, jak ludzie chcą pogadać, to wychodzą z kościoła. We Włoszech, jak chcą babki pogadać, to chodzą do kościoła. To jest często taki szmerek w kościele. No. Natomiast bogaci ludzie, no chyba z tych powodów, co powiedziałem, czyli nie chcę przedłużać tej odpowiedzi. Ale ja będę ciągle. Tak, jeszcze. Czy nie jest tak, że bogaci ludzie właśnie boją się być w kościele, ponieważ tam słyszą te słowa, o których mówiliśmy wcześniej. Sprzedaj wszystko. To znaczy twoje bogactwo prowadzi cię do grzechu, prowadzi cię do zła, prowadzi cię do potępienia. To ja w tym dziękuję bardzo. To jeśli ktoś z was ma jakiegoś znajomego bogacza, to niech mu powie, że Kościół tylko powie bądź ostrożny. Tak jakbyś miał pistolet, to pistolet można mieć w domu.
Ale uważaj, podczas prozy. Myślę, że to... Ja myślę, że jeszcze jest jedna kwestia bogactwa, że bogaci ludzie cieszą się nie tylko, że ja mam tą wannę na tryski, ja mam ten ogród, ale to jest bardzo powszechne. Inni tego nie mają, że jestem innej kategorii, że jestem wyższej kategorii i też do kościoła nie pójdę, nie stanę z tymi babkami w jednym szeregu, bo jestem innej kategorii. Bardzo wielu ludziom bogactwo służy do wyniesienia się po to, żeby wzbogacać innymi, czuć się lepszą kastą. No i na pewno to jest. I dlatego zwróciłem uwagę, jest to zaskakujące, kiedy przyjeżdża papież do Polski, intelektualiści, profesorowie, oczywiście mówią mi o tych niewierzących, aktorzy, oni wszyscy chcą być przy papieżu, chcą się z nim spotkać. Nie chcę ich sądzić, bo nie wiem, może chodzą co niedziela do kościoła, ale czuję, że wielu z nich właśnie z papieżem, z kardynałem Sodano, z arcybiskupem Nyczem, to ja się mogę pogadać tam z moim proboszczem, który to nie arkami się zajmuje, ja będę z mamą, no nie. Co chodzi chyba też o to wywyższenie się takiej kastowe. Wywyższenie, mam wrażenie, może być zawsze. To znaczy, ja mogę mieć malucha i mogę być lepszy od mojego sąsiada, który nawet na rowerze nie stać. Ale mogę mieć najlepszego Mercedesa. I teraz jest pytanie, bo mam coś, znam tego wartość, wiem, że inni tego nie mają. I myślę sobie, Panie Boże, dziękuję Ci, że dałeś mi Mercedesa. Jak być wdzięcznym za to, co się dostało? Żeby się nie wywyższać już. No nie wywyższać się, bo Mercedesa mogę stracić. Mogę stracić zdrowie i z Mercedesa nic nie będzie. Stracę wzrok i nie pojeżdżę tym samochodem, może mi będą wolić. Wdzięczność na pewno na modlitwie, wdzięczność z radością używania tego, wdzięczność, co żeśmy tu już długo mówili, dzielenia się innymi, żeby to nie było tylko moje, żebym ja tym Mercedesem pochodził inny, jak trzeba. No to jest chyba forma wyrazu wdzięczności. A co z planowaniem? Jeżeli jesteśmy w sytuacji jakiejś tam życiowej, to powinniśmy odkładać pieniądze, czy raczej stwierdzić, Pan Bóg się zaproszył? Nie, ja uważam, że znacie ten genialny kawał, to jest naprawdę bardzo powszechny, o tym facecie, co księdzu, co tonął i ta woda podchodziła, ten model łódki podsyłał. My mamy Panu Bogu, mamy ufać, znaczy mamy żyć tak, troszczyć się o swoje życie, jakby wszystko nie zależało od nas, ale w istocie pamiętać, że wszystko zależy od Pana Boga. Jeśli ktoś na czarną godzinę, to powinniśmy mieć grosz obłożony. To jest nierozsądne, kiedy ktoś mówi, a ta czarna godzina, pójdę ze skrzydłami na piwo i potem nagle ząb zaczyna boleć, jak mam czasu, nawet nie mam pieniędzy na dentystę czy coś takiego. Więc odkładać, planować tak, licząc się z tym, że korekta planów może nastąpić. No, przepraszam, 10 kwietnia nastąpiła totalna korekta planów nie tylko tych 96 osób, ale tysięcy osób, ich rodzin, znajomych, instytucji całej Polski. Ale w brutalny sposób okazało się, jak my jesteśmy prosto. Nawet pan prezydent. Niektórzy mówią, nie, no prezydencki samolot się nie rozwija. No, rozumiem. Także w każdej chwili każdy z nas może, ja sobie tak myślę o tej tragedii, gdyby tak być w tym samolocie i powiedzieć, oni się śmieją, rozmawiają, w takim samolocie taka familijna atmosfera, bardziej poważna dla ciebie, do Katynia, ale gdyby ktoś sam powiedział za 3 minuty, my wszyscy nie będziemy żyli. To powiedzenie ludziom eleganckim, pięknym, zdrowym, uśmiechniętym, za 3 minuty nikt z was nie będzie żył. Za 3 minuty będzie z was miasta. Nikt z nas na szczęście nie zna godziny swojej śmierci, ale tego planujemy, oczywiście planujecie swoje studia, planujecie wyjazdy, planujecie coś, ale liczcie się z tym, że przyjdzie korekta i chciałbym cię wymyślać plana Maryjka. Jak mam 10 tysięcy na koncie, jest sytuacja, kiedy te pieniądze są potrzebne komuś innemu, ale wiem, że może to być ktoś bliski, ktoś z rodziny, ale wiem, że jeżeli oddam te pieniądze, to na moim koncie zostanie ich 0. I co, ja mogę stracić pracę. Mam zaufać Panu Bogu, dawać przelew na 10 tysięcy. Jeśli rodzony brat miał wypadek, to trzeba natychmiast jakiś przestrzeń, a ja mam pieniądze i nie dałbym, bo może jutro stracę pracę, to jest głupota moim zdaniem. Oczywiście, że powinienem dać. Chyba, że straciłem pracę, a mam dzieci, to ci mówię, to ja ci dam na tę operację tyle, nie tyle. Więc zależy od konkretnej sytuacji. Ale są sytuacje, gdzie miłość bliźniemu wymaga, żeby się mocno z kimś podzielić, żeby, że tak powiem, oddać bardzo dużo. Czyli mówi ksiądz, że mamy sami kombinować. Myśleć, odczytywać znaki, bo powtarzam, wiele zależy od sytuacji i kontekstu. No to jest w sumie dość łatwo powiedzieć, kiedy przychodzą konkretne sytuacje, to trudniej podjąć decyzję. Chyba trudniej jest zaufać, kiedy ja naprawdę muszę zrobić przelew na 10 tysięcy, a na koncie mam 10 tysięcy. Proszę Państwa, są ludzie, którzy by było trudno dać brata. Są ludzie, którzy by
są rodzice i wasi rodzice, ja to często